Cześć, z tej strony Michała. W tym odcinku przygotujemy chrupiącą, pieczoną ciecierzycę. Jest to idealna przekąska do filmu, na przykład zamiast popcornu. W internecie znajdziecie masę różnych wariacji tego przepisu. Na patelni, w piekarniku, z suszoną ciecierzycą, z niesuszoną. Testowałem chyba wszystkie i wiem jedno. Wiem już, jak przygotować naprawdę chrupiącą, pieczoną ciecierzycę. Do przygotowania będzie potrzebna tylko puszka albo taki słoiczek. Tutaj mam ekologiczną ciecierzycę z Ecovitala, troszeczkę oliwy i wasze ulubione przyprawy. Krok pierwszy, opłukujemy ciecierzycę. Ciecierzyca gotowa, nie ma żadnej potrzeby, żeby ją osuszać jakimś ręcznikiem papierowym, coś podobnego. Mamy już naszą ciecierzycę gotową. W międzyczasie tam nam tutaj się grzeje piekarnik, 190 stopni jest już nagrzany. Z piekarnika wyciągam blaszkę. I na tą blaszkę wysypuję ciecierzycę. I tak przygotowaną ciecierzycę wsadzam na około pół godziny do piekarnika i co około 10 minut będę delikatnie tak potrząsać blaszką, żeby nasza ciecierzyca się przypiekła równo z każdej strony. Ciecierzyca się piecze, a my sobie przygotujemy naszą marynatę do ciecierzycy. Bazą jest oczywiście oliwa extra virgin, jedna łyżka stołowa w zupełności wystarczy. Nie dawajcie więcej oliwy, bo inaczej ciecierzyca może być tłusta. Jeżeli chodzi o przyprawy, moja ulubiona wersja to jest solidna szczypta soli, troszeczkę mojego ulubionego chili. Mieszamy i nasza marynata jest gotowa, ale śmiało możecie dodawać tu również curry. Jeżeli lubicie zatar, jest bardzo fajny, sos sojowy też fajnie smakuje, ale ja lubię taką wersję klasyczną, tylko na ostro, chili plus sól. Marynata jest gotowa, pamiętajcie, dodajemy ją dopiero w kolejnym kroku, nie na początku, a w międzyczasie zobaczę sobie, jak tam nasza ciecierzyca. Warto ją wstrząsnąć 2-3 razy, żeby nam się równiuteńko wypiekła w piekarniku. Pół godziny pieczenia ciecierzycy za nami. Nie wyłączam piekarnika, ponieważ będzie jeszcze potrzebny. Wyłączam tylko timer. Przesypujemy ciecierzycę z blaszki do naszej marynaty. Tak, zamarynowaną ciecierzycę wysypuję raz jeszcze na blaszkę. I teraz około 12 minut już wystarczy i będzie nasza. Ciecierzyca gotowa. Jeżeli ty chcesz więcej takich filmików, zostaw proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. Jeszcze jestem też bardzo ciekawy, jakie są wasze ulubione przyprawy do takiej ciecierzycy. Możecie śmiało dać w komentarzach. Ja czekam jeszcze kolejne 12 minut i zaraz będziemy próbować. Pokażę wam, jak chrupiąca ciecierzyca nam wyszła. Kolejne 12 minut pieczenia za nami. Możemy już wyłączyć piekarnik. Okay, tak wygląda nasza pieczona ciecierzyca z bliska. Najlepiej smakuje, wiem, że trudno wytrzymać, ale najlepiej będzie, jeszcze będzie jeszcze bardziej chrupiąca po około 10-15 minutach, jak wystygnie. Ale teraz mam nadzieję, że słyszycie, jest bardzo chrupiąca. Podejrzewam, że nie to robicie z innego przepisu bardziej chrupiącej ciecierzycy. Dzięki, że oglądaliście do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, hej!